Witam cię serdecznie. Nazywam się Bartosz Andruszko. Jeżeli trafiłeś na tą stronę, to na pewno interesujesz się sprzedażą online. Interesujesz się dlatego, że chciałbyś w nią wejść, lub interesujesz się dlatego, że chciałbyś zwiększyć sprzedaż i poznać jakieś techniki, które pomogłyby ci realizować wyższe dochody, wyższą marżę i wyższe zyski. Na dzisiejszy film, w którym wyjaśnię ci, w jaki sposób zacząłem tą przygodę, w jaki sposób, jakie były moje pierwsze problemy, w jaki sposób szukałem rozwiązań, dlaczego dropshipping był dla mnie i stał się początkiem rozwoju mojego sprzedaży online, zamawiania na stan, importu z Chin. Dropshipping stał się dla mnie taką drogą, drzwiami do ogólnego e-commerce, do sprzedaży. I mimo że ja 15 lat jestem sales managerem i dalej pracuję na etacie, ponieważ nie wyobrażam sobie siedzenia ciągle w domu, zautomatyzowałem swoją sprzedaż, ogarnąłem to w taki sposób, że i pracuję na etacie, spotykam się z klientami, podróżuję, jeżdżę na delegacje, bo to naprawdę sprawia mi przyjemność, ale to swoje doświadczenie, tą swoją wiedzę zdobytą właśnie podczas różnych szkoleń, podczas różnych sympozjów, wszystkiego co jest możliwe w sprzedaży, targów międzynarodowych i tych mniejszych w Katowicach, w Kielcach, gdzie popadnie, zdobytą wiedzę wykorzystuję właśnie w sprzedaży online. Wydawałoby się, że to jest to samo, ale tak naprawdę kiedy zaczynałem, zderzyłem się ze ścianą, ponieważ ja w swojej pracy klienta mam przed sobą. Jestem w stanie wysłuchać go, rozwiać jego wątpliwości i pracować tak, żeby był na końcu zadowolony. Z klientem jakby po drugiej stronie stołu, po drugiej stronie komputera inaczej się pracuje, ponieważ jego nie widzisz, więc musisz te wszystkie jego obawy, jego pytania rozwiać na samym początku budowania aukcji, po to, żeby jeżeli trafi na twoją aukcję, żeby wyszedł z produktem. Jeżeli nie rozwiejesz tych obaw poprzez tytuł, poprzez opis aukcji, to niestety do sprzedaży nie dojdzie, a ty nie będziesz miał żadnego wpływu, ponieważ nie masz informacji zwrotnej, co robisz nie tak. Możesz tylko się rozwijać, możesz tylko wyciągać wnioski z tego, że nie sprzedajesz, próbować innych rzeczy, tych, które jeszcze nie były próbowane, i w taki sposób budujesz swoją wiedzę i doświadczenie. To tytułem wstępu. Teraz pokażę ci, w jaki sposób inni sprzedawcy na Allegro generują dochody, w jaki sposób można budować swoją sprzedaż dropshippingu, i ten film będzie zachęceniem i pokazaniem, a tak naprawdę jeżeli zastanowisz się, czy to jest dla ciebie, czy sprzedaż w dropshippingu może być tą furtką, drzwiami dla ciebie, czy w ogóle chcesz w to wejść, popatrz, pooglądaj, wyciągnij wnioski i sprawdź, czy będziesz w stanie w tym pracować i w tym się realizować. Możesz to robić w swoim domu, możesz to robić w pokoju, w salonie, nawet na ogrodzie. Możesz budować swoją sprzedaż i rozwijać na ogródku. Możesz to robić weekendami, możesz to robić po pracy. W jakim zakresie byś nie chciał tego prowadzić, decyzja należy do ciebie. Możesz równie dobrze wyprowadzić się do innego kraju i sprzedaż prowadzić tam, bo jeżeli nie masz magazynu, nie masz fizycznej potrzeby posiadania jakiejś konkretnej lokalizacji, to taką sprzedaż możesz naprawdę robić w każdym miejscu na świecie. Potrzebujesz tylko komputera, telefonu i internetu. Trzy rzeczy, które kształtują i budują twoją pracę i potrzeby, jeśli chodzi o dropshipping i sprzedaży na Allegro. Allegro nie musi być twoim tylko ostatecznym marketplace'em. Możesz to robić wszędzie, gdzie chcesz, ale ja głównie zajmuję się szkoleniem na polskim rynku i dzisiaj pokażę ci, czy to jest dla ciebie i czy nadajesz się do tego. Pokażę ci teraz w skróconej formie, w jaki sposób możesz robić dropshipping. Że nie jest to aż takie trudne, jeżeli będziesz wiedział o podstawowych zasadach, będziesz wiedział, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób to zrobić. Jeżeli chciałbyś tą wiedzę posiąść, to zapraszam cię na mój kanał YouTube, gdzie są tam filmy, które pomogą ci tą wiedzę załapać, tylko że będzie to trwało trochę więcej. Ja sam straciłem, można powiedzieć, pół życia, spędzając nad różnymi kanałami różnych ludzi, którzy tłumaczyli o różnych rzeczach, tylko tam każdy mówił jakiś fragment. Ja musiałem to zlepiać, próbować i naprawdę trwało to długo i wiedzę tą zdobyłem na błędach, na różnych próbach i trwało to bardzo, bardzo długo, ale udało mi się dzięki determinacji i chęci, że chciałem i udało mi się.
Jeżeli ty chciałbyś to zrobić razem ze mną, zapraszam cię do kursu dropshipping dla początkujących, gdzie objaśnię ci podstawy, objaśnię ci, co to jest dropshipping, jak działa, w jaki sposób szukać te produkty, tak żebyś wiedział, jak zrobić ten dropshipping, jak zrobić, poszukać tych produktów, na co zwrócić uwagę i w ogóle jak ten dropshipping wygląda. Jest to szkolenie, które zaznajomi cię z tematem. Czasami spotykam się z opiniami, ale tak naprawdę z pytaniami, co to jest ten dropshipping. Wszyscy mówią o tym, że to takie proste, że to takie łatwe, że można dużo pieniędzy zarobić, że można mieć albo dorobić do wypłaty, albo budować swój biznes od podstaw i zajmować się tylko tym. Tak, dropshipping to wszystko zawiera, tylko jeżeli nie będziesz znał podstaw, jeżeli nie będziesz wiedział, co to jest, jak szukać produktów, jak opisywać te wszystkie aukcje, to nic z tym nie zrobisz. Dlatego zachęcam cię do zakupienia tego produktu. Jest to podstawowy produkt, bez którego nie ruszysz. Jeżeli będziesz poszukiwał sam, to będziesz słyszał rzeczy, które chcą do ciebie trafić, które mają cię złapać i poprowadzić w jakiś sposób, ale naprawdę będziesz miał z tym problem, tak jak ja miałem problem. Ja też szukałem tej wiedzy darmowej, ale ta darmowa wiedza niekoniecznie była konkretna, dlatego ja sam, wiedząc, ile pieniędzy wydałem na szkolenia, ile wydałem, można powiedzieć, swojego czasu na to wszystko, stworzyłem ten kurs, który pokaże ci, co to jest dropshipping, jakie są zasady dropshippingu, jaka jest podstawowa teoria, którą powinieneś wiedzieć i dopiero wtedy zdecydujesz, czy to jest dla ciebie. Może się okazać, że nie jesteś w stanie przyjąć tej wiedzy i to jest dla ciebie za trudne, ale moim zdaniem każdy jest w stanie to zrobić, tylko musisz być zdeterminowany przed samym sobą, stwierdzić, że dasz radę, że nie odpuścisz, że tą godzinę, dwie dziennie poświęcisz właśnie na budowanie swojej wiedzy, poszukiwanie wiedzy, a ten kurs pozwoli ci właśnie tą wiedzę w pigułce sprostać temu wyzwaniu, potwierdzić i utwierdzić siebie w tym, że dropshipping jest do nauczenia, dropshipping jest do ogarnięcia i czeka tu tuż za rogiem. Dlatego zapraszam cię do tego szkolenia, wejdź, zakup i naucz się tego, że wszystko, co tutaj jest, to jest do nauczenia i ty, nieważne kim jesteś, nieważne co umiesz w tym momencie, nieważne ile masz lat, to dasz radę. Trzymam za ciebie kciuki, zapraszam do zakupu i do zobaczenia w następnych filmach, w następnych szkoleniach. Niech wiedza będzie z tobą. Na razie, cześć.